Moi drodzy, witam Was w moim kolejnym filmiku, dziś z domku, bo mamy pogodę jaką mamy, niestety jest już typowo jesiennie za oknem, pada już drugi dzień, jest naprawdę taka kiepska, jesienna, chłodna pogoda. Wczoraj sobie wieczorkiem rozpaliłam mój elektryczny kominek, siedziałam sobie tak przy kominku, naprawdę powiem Wam, że ktoś powie, że to takie trochę nienormalne, ale jak odpaliłam ten kominek, naprawdę mi się zrobiło dużo cieplej, a więc wydaje mi się, że to tak trochę na psychikę działa i rzeczywiście było mi dużo cieplej. No i przechodzimy do sedna dzisiejszego filmiku, mianowicie ja już Wam kilkukrotnie mówiłam, że ja jestem fanką nowych rzeczy, nowych gadżetów. Po prostu uwielbiam testować różnego rodzaju nowe rzeczy. No tak po prostu mam. Zresztą my obydwoje tak mamy, mój mąż też tak ma. A więc się żeśmy dobrali, bo dzięki temu, że obydwoje mamy taką fascynację takimi nowinkami, to jedno drugiego nie strofuje, jeśli chodzi o takie rzeczy, że o Jezu, co ty znowu kupujesz i w ogóle. A więc powiem Wam, że to bardzo ważne w małżeństwie, żeby ludzie się tak dobrali, żeby nie było czegoś takiego, nie kupuj, za drogie, a po co ci to i w ogóle. No bo nie oszukujmy się, ale bardzo dużo tych gadżetów, no to po prostu buble, no co tu dużo mówić. I czasem się uczymy na błędach, coś kupujemy i jest to po prostu dziadostwo. Ale czasem możemy odkryć coś naprawdę fajnego za niedużą cenę. I powiem Wam szczerze, że ja jestem mega fanką takich różnorodnych gadżetów, tych nowinek. Jak ktoś ma Facebooka, to widzisz, że na Facebooku bardzo często są jakieś reklamy, no głównie damskie reklamy, to nie jest dla panów raczej, ale damskie takie, że a to suszarka, a to prostownica, to wszystko są takie te tanie produkty, ale one są fajne. To ostatnio widziałam taką szczotkę prostującą do włosów. Ja oczywiście to wszystko mam. Mam prostownicę, więc nie potrzebuję. Szczotkę do suszenia też mam. Wam pokazywałam już w filmiku. Jeśli chodzi o też tą szczotkę do prostowania, również mam, tylko z innej firmy po prostu. I tych gadżetów nie potrzebuję. Choć jakbym nie miała, to ja jestem jak najbardziej na takich. Jestem bardzo chętna testować takie produkty. Co fajnego mam z takich rzeczy, co były reklamy na Facebooku? Na pewno mam taki pędzel na Facebooku był do rozprowadzania podkładu. Ja Wam chyba na jednym z filmików pokazywałam, jego sobie zamówiłam z Shein. Oczywiście w tym sklepie na Facebooku kupujemy go troszkę drożej, ale pamiętajmy, że ten sklep mieści się w Polsce, przesyła Wam tą przesyłeczkę 2 dni po, a nie tak jak z Shein, 3-4 tygodnie musicie czekać, tak? Więc są plusy i minusy. Tu kupujemy taniej, dłużej czekamy. Tak samo jak na AliExpress, no, no niestety. Albo chcemy coś mieć szybko i płacimy troszkę drożej, no bo ktoś zainwestował i no po to zainwestował, żeby na tym zarobić i żeby ludzie kupowali. Albo chcemy coś mieć taniej i czekamy troszkę dłużej. No. W każdym bądź razie na pewno mam to, na pewno mam tą szczotkę. Pokazywałam Wam teścik tej szczotki, tej takiej grubej, też z tych sklepów takich właśnie, co są reklamowane na Facebooku. Co ja jeszcze takiego mam stamtąd? No nie pamiętam, no nie pamiętam, nie będę teraz tak, powiem Wam, na szybko myślała. W każdym bądź razie w ostatnim czasie mi się rzuciło kilka rzeczy. Był taki puder w poduszce na Facebooku w tych sklepikach i też go chciałam kupić. Ale jak wchodziłam na sklep przez telefon, to była możliwość zakupu. A jak wchodziłam na ten sam sklep przez laptop, no bo ja nie lubię po prostu przez telefon płacić, i wchodziłam na laptop, to nie mogłam tych pudrów, podkładów znaleźć, a więc nie zakupiłam przez to. No nie mam po prostu tendencji do logowania się do banku
przez telefon. Nie lubię, taką mam zasadę i tak jest. A więc kupiłam jeszcze jedną rzecz z takiego właśnie facebookowego sklepu. To nie jest facebookowe, po prostu sklepy ogłaszają się na Facebooku i jest ich pełno. I ja sobie właśnie jeden taki produkt kupiłam ostatnio i to jest olejek albo bardziej serum. W każdym bądź razie nazywa się Face Vital. Zobaczcie dokładnie nazwę, jeśli ktoś będzie bardzo zainteresowany, żeby sobie, nie wiem czy ostrość łapie, złapało ostrość? O, teraz złapało. Zobaczcie sobie, jeśli ktoś będzie zainteresowany, jeśli efekt będzie oszałamiający i będzie miał ochotę kupić, to tylko ten olejek. Bo widziałam, że są też inne, innego rodzaju, bardzo podobne wyglądowo, a więc jeśli ten będzie na mnie działał i będziecie chcieli kupić, to kupujcie koniecznie ten. I ja go zakupiłam, moi drodzy, na składzikzdrowia.com. W takim sklepie zamówiłam i oczywiście ja zamawiałam go sobie przez laptopa. Weszłam sobie na ten sklep. I co Wam mogę o tym produkcie powiedzieć? Producent się zabiera, że jest w pełni naturalny. Jeśli macie jakieś pytania, są podane dwa numery telefonu, można dzwonić, można zamówić przez telefon, można się wypytać oczywiście odnośnie produktu i takie tam. I co tu mamy? Przed użyciem należy dokładnie wstrząsnąć buteleczkę, czyli raz dziennie. No ja myślałam, że można sobie nakładać to serum czy olejek dwa razy dziennie, rano i wieczorem, ale pisze, że raz dziennie i sposób przechowywania. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej, chronić przed światłem i wilgocią. Po otwarciu użyć w ciągu 60 dni. Zawartość składników: witamina A, witamina E, oliwa z oliwek. I to wszystko. Tak naprawdę to wszystko. Taki mamy skład. Czyli naprawdę w pełni naturalne. Co jeszcze bym chciała powiedzieć, że jak oglądałam reklamę na Facebooku i pani reklamowała ten produkt, nie wiem czy reklama była dokładnie z tego samego sklepu, bo wiecie jak to jest, te produkty są sprzedawane przez różne sklepy. W każdym bądź razie nie jestem pewna, czy ten sam sklep wtedy reklamował z tą panią. Pani była mocno taka zniszczona na buzi. W każdym bądź razie miała bardzo duże worki i zasinienia pod oczami. I na tym filmiku posmarowała sobie pod jednym oczkiem, odczekała ileś sekund i po prostu opuchlizna znikła. Opuchlizna znikła, a więc działanie oszałamiające, jeśli chodzi o reklamę tego produktu właśnie w tamtejszym sklepie. No oczywiście mnie to oczarowało, ale że jestem osobą takim niedowiarkiem i zawsze czytam komentarze, no to tam było chyba ponad 400 komentarzy na Facebooku. I teraz kwestia, czy były prawdziwe. I teraz kwestia, czy te komentarze były prawdziwe, bo komentarzy naprawdę było bardzo, bardzo dużo. Było bardzo dużo i było mnóstwo pozytywnych, że naprawdę działa, że naprawdę super, że dziewczyny już którąś buteleczkę kupują. No i takie tam. Naprawdę, naprawdę, że działa. Pewnie nie działa tak jak na tej pani, podejrzewam, ale może mieć jakieś działanie takie regenerujące cerę. Ja sobie jakieś półtora tygodnia temu zrobiłam rzęsy i po zrobieniu tych rzęs strasznie zaczęły mnie swędzić górne powieki. Ale niestety i dolne. Powiem Wam, że tak tarłam, że te oczy miałam mega, mega popuchnięte. Teraz już jest dużo lepiej, jeśli chodzi i o opuchliznę, i już mnie w ogóle nic nie swędzi. W każdym bądź razie, ja już kiedyś tak miałam. Miałam jakiś czas temu, jak zaczynałam robić rzęsy, tak po jakichś 3-4 miesiącach robienia, dostałam jakieś alergii i strasznie mi oczy swędziały i to trwało przez jakieś pół roku. Znaczy, nie że non stop, tylko po każdym uzupełnieniu rzęs przez jakieś 2-3 dni powieki mnie strasznie swędziały, że po prostu, aż miałam takie fioletowe, tylko że górne powieki, strasznie mnie swędziały, musiałam jechać na tabletkach alergicznych. W każdym bądź razie to mi przeszło.
chyba mój organizm się uodpornił. W każdym bądź razie teraz mi jakby to wróciło. Po tym ostatnim razie założenia rzęs zawsze chodzę do tej samej dziewczyny, używa tych samych produktów. Zawsze jak coś zmienia, to by mi chyba powiedziała, wydaje mi się. A więc nie jestem pewna, czy to od rzęs. Nie jestem naprawdę pewna. W każdym bądź razie zaczęło mi puchnąć pod oczami. Zaczęło mi swędzić i puchnąć. Teraz już jest lepiej, ale nadal jeszcze coś tam troszeczkę mi... Zobaczcie, mam takie podpuchnięcia pod oczami niestety. Widać? No, w każdym bądź razie powiem Wam, że ja jeszcze tego produktu nie testowałam. Zostawiłam to na filmik, bo chciałabym, żebyście widzieli moją opinię, taką w ogóle moją reakcję na działanie, bo mam nadzieję, że będzie rewelacyjna, że tak na filmiku, tak na bieżąco, nie jakąś oszukaną, nie taką, że ja już sobie tego używam przez rok czasu, wiem, że to super działa i potem wow, nie, 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 chcę, żeby to było szczere. W każdym bądź razie mówię od razu, kochani, to nie jest żadna współpraca, absolutnie. To jest naprawdę szczera moja opinia, jeśli chodzi o ten produkt, czy on działa, czy nie. I powiem Wam tak, przyszło mi to już ze 2 dni temu i leżało do momentu, kiedy nagram filmik. Ale, że wiedziałam, że dzisiaj zamierzam sobie nagrać filmik odnośnie tego produktu, to wczoraj sobie zrobiłam mały test na dłoni. Bo niestety, no, produkt nie wiadomo co, nie z jakiejś znanej drogerii, tak troszkę się bałam. W każdym bądź razie zrobiłam sobie test na dłoni, żeby się nie okazało, że mi wypali potem pod oczami, no. Plamy będę miała pod oczami wypalone. No, a więc, no chyba każdy by tak zrobił. Każdy nowy produkt używamy gdzieś tam sobie na stopie, gdzieś w ukryciu, pod włosami, żebyśmy sobie tej buzi nie uszkodzili, no bo niestety to jest takie miejsce, które jest zawsze odkryte, a więc uważajmy, zawsze testujmy w jakichś takich miejscach bardziej ukrytych. A więc ręki mi nie wypaliło, jak widzicie, mam całą dłoń, jest ok. No i produkt nie jest jakiś szkodliwy. Ale co chciałam powiedzieć a propos posmarowania na tej dłoni, to jak sobie posmarowałam tą dłoń, to rzeczywiście ta dłoń była taka jedwabista, taka gładka. Jak sobie porównałam obydwie te dłonie tu obok siebie, to tu nie miałam żadnych takich tych porów ani nic, wszystko było poukrywane i wyglądało naprawdę dużo lepiej niż ta dłoń druga. A więc produkt może naprawdę fajnie działać. Tylko czy to jest produkt dla osób, które mają problemy z trądzikiem, z cerą? No ja akurat nie mam takich problemów trądzikowych, nigdy nie miałam, ale jeśli ktoś ma problemy i zapcha mu te pory, no to może być nieciekawie, bo wydaje mi się, że ma taką konsystencję oleistą i może te pory zapychać. Dobra, nie przedłużając, testujemy, trząchamy, tak jak kazał producent i raz dziennie nakładamy sobie, kochani, na buźkę. Kropelka. Ja sobie nałożę tylko pod oko na chwilę obecną. Nałożę sobie pod oko. No niestety ja tak mam długie pazury, że dla mnie to jest mało komfortowe nakładanie tego produktu na tą strefę pod okiem. I na tym filmiku, o którym Wam mówiłam wcześniej, pani właśnie tak sobie nałożyła, czekała, rozmawiała ze swoimi widzami i jej to zasinienie znikło. No i? No i jest lepiej? Jak myślicie? Ja Wam powiem, że mam z lekka wrażenie, jakby mi ta opuchlizna na tym oku rzeczywiście troszkę
zniknęła, ale to już może moje wrażenie. W każdym bądź razie olejek jest tak tłusty i oleisty, że on naprawdę może nam te... Naprawdę konsystencja jest bardzo fajna. Teraz sobie dłonie posmarzę, będą piękne. Zakręcimy, żeby mi się to nie rozlał. O. Wydaje mi się, że oszałamiających efektów takich jako takich nie ma, ale tak jak powiedziałam, on jest taki gęsty i tłustawy, że ja podejrzewam, że on nam w te szczeliny tu, te takie mniejsze, płytsze zmarszczki i w te takie o tu przy te kurze łapki tak zwane, on nam może trochę je wypełnić, mogą być mniej widoczne. To takie moje spostrzeżenie. No oczywiście jak mamy tu brązdy takie większe, no to nie liczmy, no nie oszukujmy się. No medycyna estetyczna by chyba nie dała, żeby coś takiego wyszło. Ale co Wam powiem, to Wam powiem. Mam wrażenie, że te spuchnięcia pod oczami są mniejsze. Ja zawsze miałam takie... taką mam naturę takich trochę podpuchniętych oczu. Zawsze tak miałam. Ale no z wiekiem mi się to trochę pogłębiło. No niestety, nie młodniejemy, a starzejemy się. W każdym bądź razie naprawdę czuję, że ta buzia jest tak fajnie nawilżona, odżywiona i jeśli będziemy tego olejku używać, witamina E jest witaminą młodości, mam nadzieję, że naprawdę te efekty będą z czasem się pojawiały, a nie tak na pstryk. Więc tak jak Wam powiedziałam, ciężko jest tak od razu powiedzieć, czy jest efekt wow. Nie skreślam tego produktu, absolutnie. Ja się domyśliłam, że to nie będzie tak jak na tej reklamie, jak ta pani sobie posmarowała i po prostu z kogoś pomarszczonego, starszego zrobimy młodą dziewczynę. Nie da się tak, nie da się tak, niestety nie da się tak. I musimy po prostu stopniowo o tą skórę dbać. Trzeba iść do przodu, niestety. Młodsza już nie będę. Tak jak i Wy. Młodsi już nie będziemy. Kochani, trzeba robić wszystko, co w naszej mocy, żeby być w jak najlepszej formie. W każdym bądź razie mnie się ten olejek podoba. Zobaczymy, jak go będę używała przez jakiś czas, czy jest naprawdę fajny, czy jest wydajny, bo jeszcze pozostała jedna kwestia, to kwestia ceny. Olejek kosztował ponad 100 zł. To nie jest jakiś olejek za 20-30 zł, że możemy sobie wydać i nas to po kieszeni nie trzepnie. Niestety, troszkę on kosztuje i jak widzicie jest naprawdę malutki. A w chwili obecnej, jeśli kupiłam ten olejek, będę go używała codziennie. Będę go używała codziennie i mam nadzieję, że efekt wow będzie naprawdę niedługo. To takie moje zdanie. Nie wiem jak Wasze, może to już takie moje urojenie. Ja to jestem po prostu do wszystkiego pozytywnie nastawiona, że wszystko super działa, że przecież nikt nas nie chciał oszukać i w ogóle. I tak sobie myślę, że trzeba wszystkiego w życiu spróbować. No. Więc ostatni raz Wam pokażę zaraz z bliska moje oczy. Najpierw je zobaczę sobie w lusterku. Nie no, powiem Wam, że ja naprawdę widzę efekt. Naprawdę. Ja pod oczami widzę efekt. Tu w tej środkowej części oka mam większe zasinienia, ale tu miałam naprawdę dosyć spore, a teraz ich nie mam. Serio. Zobaczcie. Widać? Jeszcze tu, w tej części większe mi pozostawały takie zasinienia, a tu już mam naprawdę dużo mniejsze. Tak mi się wydaje, że naprawdę robi swoją robotę.
A więc to już koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Zapraszam Was do oglądania moich kolejnych odcinków. Do następnego. Cześć!